Witam wszystkich w Polskiej Sobotniej Szkole Przedmiotów Ojczystych imienia Tadeusza Kościuszki. Żałuję, że nie mogę być z Wami teraz w Londynie. Nazywam się Jędrzej Maćkowiak i jestem środkowym aktualnego mistrza Polski PGS Krybełchatów. Jak wcześniej mówiłem, PGS Krybełchatów jest tegorocznym złotym medalistą mistrzostw Polski. Mam ze sobą medal, proszę, tak wygląda. Z drugiej strony. O. Oczywiście jest ze złota, nie z czekolady. Proszę bardzo. Zdobycie Mistrzostwa Polski przez Skrę, będąc częścią tego zespołu, jest to dla mnie niesamowita sprawa. Życzę każdemu, żeby ktoś mógł kiedyś przeżyć taką przygodę, jak ja przeżyłem. Cieszę się, że mogę być częścią takiego wspaniałego zespołu i że mogłem brać udział w tym projekcie. Skra Bełchatów powstała w 1930 roku, także to już jest bardzo duży okres czasu. W ciągu tych 84 lat naprawdę wiele się zmieniało. Jesteśmy 8-krotnym mistrzem Polski, 6 razy zdobywaliśmy Puchar Polski, a także odnieśliśmy wiele sukcesów na arenie międzynarodowej. Na początku mojej kariery podawałem piłki chłopakom, Mariuszowi Wlazłemu czy Danielowi Plińskiemu i tylko czekałem, aż któryś na przykład poklepie mnie po plecach albo powie jakieś słowo. To było dla mnie po prostu jak słowo od Boga i naprawdę traktowałem ich na równi z bogami. Wiedziałem, na co mnie stać, wiedziałem, że coś mogę osiągnąć kiedyś i wytrwale dążyłem do celu. Dostałem informację od trenera młodej ligi, że najprawdopodobniej w przyszłym roku trener odejdzie i nie będzie dla nas miejsca w młodej lidze. I zacząłem się zastanawiać, co dalej. Parę dni później dostałem informację od prezesa Piechockiego, że trenerem został Miguel Falaska i jest zainteresowany. Miguel chciałby po prostu, żebym był w zespole. I od razu się zgodziłem, oczywiście powiedziałem, że tak. No, jesteśmy mistrzami Polski, co mogę chcieć, czego można chcieć więcej. W zeszłym roku, na początku lipca, dostałem telefon od Tomka Koprowskiego z informacją, że jest pewien pomysł, abym ja jako przedstawiciel PGS Skry pojechał do Londynu zagrać mecz z zawodnikiem Polonii Londyn na piasku. No i od razu przyjąłem tę informację z wielkim uśmiechem, bo zawsze chciałem jechać do Anglii. I tak 12 lipca bodajże spakowałem się i poleciałem do Londynu. I naprawdę spotkałem tam wielu wspaniałych ludzi. Grałem w parze z Bartkiem Kisielewiczem, którego gorąco pozdrawiam. Zajęliśmy wtedy zaszczytne trzecie miejsce i to była naprawdę niesamowita przygoda. Gdy pierwszy raz zobaczyłem Londyn, bo byłem bardzo, bardzo mile zaskoczony. Jest tam naprawdę bardzo dużo ludzi, bardzo różnych ludzi, wszystkie kolory skóry. Może naprawdę tak oderwać się od takiego naszego małego świata, jakim jest Bełchatów, i zobaczyć, jak naprawdę wygląda życie, jak naprawdę wygląda wielki świat. Dzięki za zainteresowanie siatkówką. To jest super sport i mam nadzieję, że będziecie kibicować PGS Skrze, CBL Polonii, a także polskiej reprezentacji. We wrześniu rozpoczynają się Mistrzostwa Świata i Polska jest gospodarzem. Dzięki, że byliście tutaj ze mną. Siemka.